Anna Stelmaszczyk, 43L, i Jakub Napierała, 43L. Z 6. Edycji programu. Rolnik szuka żony nie są już razem. O swojej decyzji poinformowali za pośrednictwem mediów społecznościowych. Nic porozumienia nawiązali już od pierwszego spotkania, stając się ulubieńcami widzów. Mieszkali niedaleko siebie. Ona w Poznaniu, on w oddalonym o 46 kilometrów Szczepankowie koło Szamotu. Nie zdecydowali się jednak razem zamieszkać. Reklama Anna w stolicy Wielkopolski ma pracę, przyjaciół, jej, syn szkołę. Z kolei Kuba w Szczepankowie prowadzi 250-hektarowe gospodarstwo, które musi doglądać. Choć widywali się dość często, związek na odległość nie przetrwał. Na Instagramie Anna opublikowała oświadczenie, w którym tłumaczy powody rozstania. Z uwagi na szacunek dla ludzi, którzy nam bardzo kibicowali i trzymali kciuki za naszą miłość, czuję się zobowiązana do wyjaśnienia, dlaczego od jakiegoś czasu nie zamieszczam zdjęć z Kubą. Nie było to dla mnie łatwe i nadal nie jest, dlatego też wolałam milczeć, ale niestety po programie okazało się, że każdy z nas inaczej rozumie słowo rodzina, a że każdy doskonale wie czego chce i szuka. To nasze drogi się rozeszły, napisała Anna Stelmaszczyk, uczestniczka rolnika. Swojemu byłemu, partnerowi życzyła jednak szczęścia i nowej miłości. W programie przeżyliśmy bajkę, która niestety nie znalazła szczęśliwego zakończenia, ale przecież życie toczy się dalej. Każdy zasługuje na miłość i szczęście, tym bardziej, że tego chcemy. Mimo wszystko wierzę, że je znajdziemy u boku, osób nam pisanych. Zdaję sobie sprawę, że każdy z Was będzie miał swoją wersję. Ale nasza wersja jest prawdziwa. Szczera i miłoby było, gdybyście to uszanowali, bo nie jest nam łatwo, czytamy w oświadczeniu.